Witajcie, ja jestem Nieciu, a to jest Narodeja. Już mi się od samego początku prączy język, a nawet jeszcze nie zaczęliśmy do końca poprawnie streamować. Witajcie, ja jestem Nieciu, a to jest Narodeja Sowianka 2016. Troszkę na innym znowu konfigu mikrofonu. Wracamy do przestawiania mikrofonu co odcinek, ale jak zwykle tutaj testuję różne ustawienia. Bardzo już takie niespodzianki na dzień dobry, nie? O, peda. Dobra, ale mam jakiegoś twardego save'a? Nie mam twardego save'a, bo to jest taka bariera, przez którą się przechodzi, te artefakty zamieniają się w brukowce. A tymi brukowcami można sobie najwyżej co kieszenie wypchać i udawać, że jest się bogatym. Siemasz, kocie? Tom, 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 tom. Jeb! Ale jebło! Już prawie mi uszy urwało. A, trochę odpocząłem od stalkera, od razu jakoś łatwiej mi się celuje. Co ten tu ma wał? Dobra, ale mają co ważniejsze manierki. Ale tutaj go suszy totalnie, nie? Czekajcie, mamy coś tutaj na ten shit? Dobra, trochę chyba za ciężki kaliber na iluzję, co? Czy masz creeper be... Co jest? Dokładnie jebło tam, a tutaj już nie chce? Zaraz to naprawimy. No, potrzebowały te beczki odrobiny zachęty. Co jest? Nagle się nauczyłem strzelać. No, spokojnie, jeszcze troszkę się, że tak powiem, zbierze ludzi. O ile już nie śpią, chociaż wątpię. Jeszcze taka miara chyba przyzwoita pora. A kuku. Gówno, nie snajper. Dobra, tu jest frajer. Kurczę, ale tutaj to będzie. A, już jest trzecia osoba. A ten co, zmartwychwstał? Leżeć tam. No. Dobra. Na radarku tutaj się jakiś monoliciak świeci. Się masz sans. Dopatrzyłem się ostatnio. Problemu z moim mikrofonem, że strasznie jakoś piszczy. I teraz powiedzcie, czy jest lepiej, bo zmieniłem troszkę ustawienia. No jeszcze te downy tutaj mnie atakują. No zostawcie mnie. Nie, tutaj nie żyje. No skąd jeszcze do mnie prują? Dobra, mi się amunicja skończyła. Zaraz akacz. Czekajcie, odpalę latarkę, to tak trochę lepiej ich widać. Dobra, myślałem, że tu jest jeden, ale już jak się wrąbałem, to nie było odwrotu. Halo, granat? Coś tam, jakaś limonka była w ekwipunku. A kuku! Teletubisie. A dobra, myślałem, że promieniowania psionicznego, to tego zwykłego promieniowania. A tu nie zawracajcie mi dupy. To ja jestem jeszcze w stanie przeżyć.
Trochę się muszę ewakuować. Nie! A to jest samotnik. What? Wait, what? Ej, zaczekajcie, co tu się od Janie pawliło? Autentycznie. Teraz z monolitu zrobił się ten samotnik. Łololo. Wiesz co, szczerze i tak bym grał, także streamowanie nie robi dużej różnicy. Ale zrobię twardy save, bo jak się każe po cichu, że dostanę opierdziel z forum, że ja żebym coś zepsuł, to wolę zapisać. Dzień dobry. Że teraz to jestem obłowiony. Dobra, ale wolę ten. A chociaż w sumie ten monolitu mogę założyć. Mamy zaraz, nie no, mamy noc, ale tu jest i tak żółto i jasno. O, naukowiec. Jakaś notatka, Jantar Radar. Jakie miłe przejście. Jakie miłe przejście z Jantaru na radar, no. Ja nie czuję głowy, nie chciał mi za to przejście coś tam zapłacić. Znaczy jakieś zapłaty ode mnie nie żądał. Dobra, zaczekajcie. Już trzeba broń na większy zasięg przygotować. Nie, wiecie co? Muszę ten egzoszkielet, bo ja tutaj nic nie widzę. Ja to chociaż jeszcze coś widzę. Skąd? Skąd, ja się pytam? Dość ciężliwe jeszcze daszowanie między tymi gównami i plamami radiacji. Mam jakiś artefakt, który mi zjada tutaj ten. Halo, bateryjka, wracaj. Coś mi kurczę jakby wpieprzało ten. Że tak powiem, pićku. Może to taki klimat. Albo jest na kacu. Uczony wróg jest po mojej stronie. No tak dziwnie troszkę. No ale żeby... No dobra. Ale przemianowało go na samotnika. Wejście do bunkra sterowania.
Dobra, widzę frajera. Co tu się w ogóle dzieje? Dobra, jest wyczyszczone, to możemy teraz tutaj zagadki sobie porozwiązywać. Zagadki. To tak szumnie określiłem, ale tu do tego domku, czy do którego, w którymś domku jest kombinezon dla Akima. Teraz zagadka, w którym? Na pewno nie w tym. Bo tylko gazetki z ładnymi paniami. Zobacz zaraz. Nie, nie ma. Siema, Żyjan. Nikt za to, że się nie przywitałeś, nie będzie bił, bo ja zapominam się przywitać. Dobra. Wejście oknem? Średnio, nie? Ja spróbuję się tu jakoś dostać. A? Nie? Trochę grania w złotą kulę się opłaciło. Ale tego gówna tu łazi. Nie zadaje żadnych obrażeń na szczęście. Dobra, wyłączmy noktowizor i się przemieszczajmy w ten sposób. Ale te naboje są porąbane, nie? Co wy tutaj robicie w ogóle? No was tu nie było. O shit, kto ten reflektor nastawił? No w kiblu to muszą widzieć, gdzie srają. Jak to wygląda. Ale po co ja tu w ogóle wlazłem? Po skata, ale ja tutaj nie widzę tego skata właśnie. Czy on makler nic nie nagrywa, bo... Oh shit. Posrane gówno. Już się zdziwiłem. Creepy lalka. Właź tam do szafy. Coś. Tak jak mi tłumaczył, no to ma troszkę ważniejszych rzeczy i tam. Nie będę jakby w tym temacie zabierał głosu, bo to tam od niego zależy. A teraz oczywiście sprawdzimy sobie poradnik. Do solianki. Bo bez poradnika to jakoś tak dziwnie. Jest. To tyle tylko mogę powiedzieć, no po prostu ma ważniejsze rzeczy. Mam gdzie znaleźć kat 15. Aha, to trzeba najpierw chyba zadanie dla Akima wykonać. No, bo nie jestem pomieszczeniem z tą walniętą lalką. Czyli nie, czyli muszę najpierw ten, znaleźć mu te rzeczy z kata. Naukowy, ten, mamy ten naukowy dla z powinności.
Nie ma egzo bandytów, mamy skata dziesiątki, nie mamy i egzo dane neutralnych. Ale na radarze w rupecie to się znajdzie. No, te streamy już tak były, nie było i znowu są. Masochizmu ciąg dalszy. Najgorsze, że zaczyna mi się to podobać. Czyli dobra, czyli na razie tutaj nie znajdziemy nic sensownego. Dobry pieprzony kwiatek. No tam jakąś lalkę widziałem. I tu będę wracał, bo z tego co patrzę to jest jakiś skat. Będę oglądał im, czy wcale nie chcę wejść klawiatury, żebyś widział co ja jadłem na klawiaturą. Proszę bardzo, co ja jadłem rozkręcając swojego kompa. Wiecie, rozkręcacie kompa, gry skepsa, nie? I dalej rozkręcacie kompa. A tak poważnie, da się robić kilka rzeczy naraz, tylko trzeba strasznie uważać. Tak powiem, w jednym miejscu tego nie robimy. To nie sztylet, to je łom! Znaczy łyżka do łomu. Już byłem. Takie buty! Czekajcie, opowiadałem historyjkę o starej babie i ważeniu cukierków, czy jeszcze nie? Bo to ta historyjka zasługuje po prostu na oddzielny odcinek temu poświęcony. Bo baba mnie tak z równowagi wyprowadziła, a ty no jeszcze tak to ja się chyba w życiu nie zdenerwowałem. Także powiedzcie, czy ja to opowiadałem, czy ja tego nie opowiadałem. Starsza wiara, żeby nie powtarzać tego dwa razy. Starsza wiara. Że tak powiem, weterani słuchania mojego zrzędzenia. Na razie. Jop twoją mać. A jebło? Co to było? No. Dzień dobry Państwu. Dobra, szkoda tej amunicji, nie? Ta do kałacha tańsza. Not today, you fucker. Kurczę, ale mi się dzisiaj refleks wyostrzył. Nie, to nie było metrza w pociągu, ale nie, o kupowaniu cukierków. Jak zrobiła awanturę da kasiera, czyli nie opowiadałem, dobra. Czyli to było tego dnia, jak już nie streamowałem akurat przed wyjazdem. No to słuchajcie, bo historia jest dość krótka, ale wyglądało tak. Akurat wyjeżdżałem. Nie, to nie Sarkowak, to i ta X 10 czy 16? Dobra, mniejsza o to chyba 10, nie? To jest X16, to tu jest. No, to X10. No tak, oczywiście, że moher. Dzień dobry. Dobra, nie spodziewałem się, że on przemieści się w takim kierunku. No dobrze, ale to tak, wracając do tej historii. Najpierw ja go spróbuję zamordować, a za chwilę opowiem, ok? Ma aj, ma kurde, małpa wredna. Szkoda kamienia na takie. No, ale dobra. Mniejsza o to. No, tak mnie zagrzała, bo słuchajcie, akurat wyjeżdżałem. Nic gotować nie będę. No bo to będzie trzeba potem pozmywać, a już mi się nie chciało, już zmywałem. Szrama to Haron. Dobra, czekaj chwilę, nie ten, bo zapomnę powiedzieć tę historyjkę w końcu. Nie wysłowie. Ogólnie sytuacja wygląda tak.
że zamawiałem pizzę. No i myślę sobie, no jak pizza, no to sobie zamówię, wezmę ze sklepu jakąś kolę, nie? Żeby już jak żryć, to żryć raz a porządnie. Tylko, że właśnie taka sytuacja się narodziła, że poszedłem do Biedronki, a u mnie w Biedronce dość długie kolejki. Zwłaszcza przed świętem, nie? No i tak zachodzę. Zamówiłem, schodzę sobie do sklepu. Co tam je było? Chodzę sobie do sklepu. Biorę tą Pepsi. Duży supermarket. I stoję sobie w kolejce. No kolejka długa, bo to pod wieczór. Ludzie akurat tak, znaczy pod wieczór. Coś koło 17. Ludzie kończyli pracę, tak to przed powrotem do domu zrobić zakupy. No i no, cierpliwie sobie stoję. Tylko, że stara baba, która była w kolejce przede mną, tak mnie po prostu striggerowała. A wiecie czym? Zrobiła awanturę dla kasjera, że jej cukierki z reklamóweczką zważył. Że jej cukierki, uwaga, z reklamóweczką zważył. No. Tak. I kazała mu wysypać na ladę i zważyć bez reklamóweczki. Kiedy za nią stało 6 osób, które miały ochotę ją zdezintegrować wzrokiem. Bo powiedziała, że reklamóweczka zawyża wagę. A, kocham tych ludzi. Tak więc czasami można trafić na takie niespodzianki. Wtedy to wiecie, jeszcze dzwoni do mnie facet. Krzysu, ja to samo pomyślałem, nie? Dobrze, żebym nie kazała papierków rozwijać. Z cukierków, no i. Już patola. Moher Janusz Kombo. Oni fajnie fikają czasami. A spróbujmy, czekajcie, 6969. Nie, nie pyknie. Dupa. Dzień dobry. Czy dobrze widziałem, czy to był skrętak? Nie, żebym narzekał, nie? Ja się nawet, wprost przeciwnie, ja się nawet cieszę. Wnuczki to Brianek i Angelika? No może. Ale to już dla mnie było przegięcie, nie? Rozumiem, można się kłócić, jakby nie wiem, zważyła, jakby coś leżało na tym pulpicie do ważenia, nie? Bo waga już na początku źle wskazywała, no ale proszę państwa, o torebeczkę. O torebeczkę. Nawet jednego grosza nie zaważy na ten, na cenie. Ale trzeba było oczywiście wymyślać i wyzwać kasjera, że chce naciągnąć. Aj, ludzie. Naprawdę, to zamiast robić awanturę, nawet mogłaby poprosić. Chociaż tak długa kolejka była, no że ja bym na jej miejscu tego nawet nie robił. Bo już i tak rozruszyła, że jakby nie zrobiła, to by rozruszyła ludzi w kolejce, nie? Znaczy, że stoisz już tam, któryś tam z kolei, nie? Czekajcie, przełączę top chat na zwykły czat. Wiesz co? Zaurus do mnie totalnie nie przemawia, tak? Ostatni Stalker Zaurusa nie grałem, ale chyba pierwsze dwa tam te mody próbowałem i... jakoś nie mogę, no. Może zrobię kiedyś jeszcze kolejne podejście, tak jak do Solianki. W końcu do Solianki się zebrałem i nie idzie tak źle. A 2016 wcale taka, całkiem, nie? Że tak powiem, bardziej jakaś taka trochę rozsądniejsza. Dobrze, powiedziałem rozsądniejsza, ale patrząc na inteligencję tego pana tutaj, mam co do tego poważne wątpliwości. A powiem ci, że bardzo często z tego. Kto w ogóle lubi pojazdy w Stalkerze? W każdym modzie po prostu one odwalają jakieś akcje. Latająca Łada Alladyna czy coś. Z drugiej części Metro? Jest z drugiej części Metro. Jest Last Ride. A z Exodusa zapowiadam, że będzie, o ile ten kanał do tego momentu dotrwa, aczkolwiek mam nadzieję, że dotrwa. Boże, jeszcze 16, nie?
Też jest. Z dwóch części Metroid są u mnie gameplaye. I to chyba nawet na tym, na Stalkerze trudnym. Że się tam nie certoliłem, jeżeli chodzi o poziom trudności. Nie! Cip, cip, taś, taś. Ale wystrzelił dosłownie jeden pocisk, nie? I się zawiesił. O, do tego mam amunicji. Kurczę, ja tak oszczędzam. Dobrze. Dobra, wogi to mnie w ogóle nie jarają, nie? Chodzi, tam chyba dalej już nic nie ma, nie? Tak oszczyściłem, bo tutaj przejście sobie otworzę później. Dobra. No 2000 czego? Teraz jest drugie części. Zobaczymy jak to będzie. Czekaj chwilę, bo teraz nie ogarniam sobie, że 2033 pierwsza, druga była Last Light. I powiem, że 2035 jak dla mnie była najsłabsza, nie? Znaczy była okej, okay, tylko to zakończenie było takie cieciowate troszkę dla mnie. Mogło to się inaczej potoczyć. 2034 no to była w ogóle troszkę jakby eksperyment z formą. E, 2033, 2034 to Last Light jakby się dzieje przed coś jakoś tak 34, 35, nie wiem, to jakoś tak ta chronologię kiedyś rozkminiałem, ale teraz ci nie powiem, musiałbym sobie przypomnieć. 34 to jest chyba historia Huntera i Homera, nie? I tej babki. Jop, twoją mać. I wziął i se zniknął. Jak ja teraz mam go zlutować? Ktoś mi powie? Tysiące nie. 2034 jest po wydarzeniach z Vogue. Jest po 2033, to jest na pewno. Bo tam są wydarzenia wspomniane. 34. Tak, historia Huntera, ale... Jakbyś zobaczył, to Hunter spotyka też tam Artema. Właśnie zakończenie mi się jakoś nie podobało, ale może to ja jestem marudny. Kwestia indywidualna. Jeżeli coś, to ja bym wolał, bardziej mi się podobała ta trylogia książek, którą Diakon napisał. Pod szyldem Metro. Była zdecydowanie lepsza. Zdecydowanie lepsza, że tak powiem, bardzo dobre była zakończenie. Było dość takie ciekawe. Znaczy ciekawe, takie... Trochę do przewidzenia, ale w pewien sposób satysfakcjonujące, o tak. Które czytali właśnie. Nie będę unikał spoilerów. Chociaż i tak trochę przyspoilerowałem, ale to nic takiego znaczącego. To on taki głodny się zrobił. Pierdolił po prostu mnie sacza z kopytami. Póki skery monolit. Normalnie Howlin. W dwóch częściach udało mi się zrobić to dobre zakończenie. Jestem dumny z siebie. I powiem ci tak, jeżeli byś przechodził kiedyś metro, przechodź na najwyższym poziomie trudności. Jakby doświadczenie w ogóle płynące z tej gry jest kompletnie inne, nie? Tak powoli jakby tą grę doświadczysz i rzeczywiście chodzisz taki, czuć tą biedę w metrze. O, dzień dobry. Mam kontener? Troszkę zmniejszy wpływ artefaktów. Zrobiłem te dobre zakończenie, bo to jeszcze raz powtórzę.
A Krzysu, w sumie tak, nie będę tutaj teraz wspominał, co dokładnie napisałeś, no bo to będzie spoiler, jeżeli ktoś nie czytał, ale powiem ci tak, no można było zawsze to rozwiązać inaczej, nie? Bo pytanie tak było, tak trochę tak jakby miałem wrażenie, na szybko coś mogli. Takie. Chociaż wiesz co, bym przeczytał jeszcze raz i bym powiedział, mam wrażenie, że taki w sumie ten żałość i ból dupy to nie były wcale takie złe. Dobra, no długo by opowiadać, że tak powiem. Może rzeczywiście to tak miało być napisane, ale to już nie mnie oceniać. Jeszcze raz bym podszedł kiedyś zimną głową do tych książek. Sew, w sumie narzekanie na staruchy ciągnęło. Uwielbiam to. Ale tu artefaktów w tych skrzynkach, nie? A monoliciarzy coraz mniej. A kuku. No nie, nie było nikogo. No, ale zostało zrobione przeze mnie. Ani razu nie zmniejszałem poziomu trudności. Ale była taka sekwencja, przy której się nakląłem, to chyba wyciąłem 40 minut moich przekleństw. Żyję. Jakoś tak było, bo to się po prostu nie nadawało do publikacji. To było grywane na live, kto był, ten słyszał. Jak kląłem przy metro. DLC? Nie wszystkie, wiesz? Wybrane tylko. Te, które wydawały mi się najciekawsze. Czy może wszystkie? Już nie pamiętam. To z pająkami, to z biblioteką, to z Pawłem. Z Aną? Chyba wszystkie w sumie. Nie licząc wieży. Czy jak to tam się nazywało, tego symulatora bojowego. Nie, czy oni zgłupieli, czy co? Nie jestem na Stalkeropedii. Facebooka totalnie mam oddzielonego od swoich zainteresowań, że tak powiem. Jeżeli już o tym rozmawiamy. Ja w sumie mnie to tam jakoś nie jarało. Zostało nam trzech delikwentów, których trzeba się pozbyć. Koleżka się chyba trochę zapatrzył w pięty. Nie żeby coś. Proszę nie znikać. Miałem masę zabitych bandytów nabitych na liczniku, teraz wydają masę monolitowców. Monolitowców czy monoliciarzy? Czy ciort tam nieważne, jakich odmieniam. Przypały i tyle. O, no, ta akcja była fajna. Tak. Nie, te derceki były fajne, ale szkoda, że tego nie wpletli jednak w grę. No tak przechodzenie po fakcie, żeby były tak jakby retrospekcja albo coś. Dopowiedzenie historii niektórych towarzyszy. W ogóle, kurczę, rozmawiamy o metro, nie? Przy Stalkerze. To czekaj, ale tam mówiono, że po wysadzeniu nie przeżył, a tam no właśnie tam wspominał rajdzie na T6. Bo to się jeszcze działo przed, chyba, z tego co wiem. O tak. To się, no raczej, że tam jakoś ta chronologia jest pomieszana. Ciężko się tam skapnąć. Jakiś nawet kuloodporny się zrobiłem coś ostatnio. Po prostu lubimy taki dość mroczny, nasz mroczny taki klimat, taki, nie wiem, no te gry mają swoją duszę. W ten sposób. Ciekawego coś, zobaczmy, czy jakieś zebrane notatki tutaj mam.
Dziennik poszukiwania ducha. Las na Nadarze. Jeszcze rozmowa z proporem. Fleszka Ary. Dobra. Grupa naukowa. Kontrastów. Mój batalion limański z tego kufra. Boże nie. Dobra. Nie wykonane, karabin ustawiony na wejście. Zaraz nam gruchnie. Raz, dwa, trzy, martwy leżysz dzisiaj ty. Idika mnie. No i czuć tą rękę, że ktoś tam był przy tym stalkerze. Czekamy na dwójkę, no, z niecierpliwieniem. Dobra, w labusie jest czysto. A już i tak wyskoczyliśmy daleko na radar i ja bym wrócił z tego radaru na Jantar i tak dalej. I tak dalej, i tak dalej. I tu się po prostu powolutku ślimaczy, nie? Bo w ogóle jakie mamy zadanie? Termosy. To termosy są z Prypeci. Ogony pseudopsa się znajdą. Playboy jest tutaj, ale nie mam tu na razie przejścia. A, to fajnie ten limański. Wyszedł 35 minut. Miazga w tym limańsku była. Dobra, przekazać kontener. Dobra, kasa dla Krukłowa. Teczka Bromowi, to jeszcze to nie zrobione, to się tym kiedyś zajmę. Dynamit dla Łukasza. Dynamit jest na agro. Detektor kontroler, ok. Piwo dla Biesa, to tam jest grzbiet maskujący. A na ATP. Dla Sidora coś zanieść, przynieść na mojej kurtwie. Okej, czyli będziemy znowu tam lecieć, znaleźć Streetwalka, zrobić Street sobie walk. Zabrać ręce, okej, zabrać zamówienie firmy. Dwa kawałki mydła. Dobra, w sumie mydło można załatwić i tamtemu ciciowi to dostarczyć. Czarny Stalker w WGS-a występuje i jest tam krótki jego wątek, tak jakby ci interesowało. Wronie jajka? Co? Dobra, się. Do Akima, okej, okay, dobra, czyli Akim. Piersiówka Pietrenki, no nie tak szybko, automat groza. Też nie mamy, barmanowi Symbion. Już mamy Symbion dla barmana, nice. Dokumenty dla Woronina. W Dolinie Mroku, nad wejściem do X18. Też zawitamy, czyli w ogóle będziemy musieli tam w sumie wrócić. Z ognia barmanowi. Ale babci jeszcze będzie zrobić. W ogóle się poprawimy ostatnio tą fuzją tych artefaktów. Do tego jakim to jeszcze się pobawi. X16 dokumenty są. PDA w warsztacie na wewnętrznym podwórzu. Na bazie bandytów w Dolinie Mroków. Kombinezony to jest masakra, nie? Kat, egzo, kombinezonków, egzo bandytów, egzo szkielet. Stalkerów i stalkerów i skata potrzebuję. Resztę mam. Mikroukład dla chudego i chyba 5 skrętaków, tak. Też się ogarnie. Dobra. Zakerzy wierzą. Może w książkach było opisane. O właśnie. Czytałem ostatnio na fanpage'u Gołkowskiego,
I on się zastanawia nad translacją kolejnych przygód ślepego. Aha. Także ten będzie co czytać. W ogóle muszę nadrobić bagno szaleńców i tak dalej, ale teraz tak nie bardzo mam czasu. Teraz stąd wyszedłem, się zamotałem troszkę. Się zagapiłem. Wychodzimy. Mamy przejście na jantar, ale czy my coś z jantaru potrzebujemy? Jest pytanie, nie? Na jantar jeszcze będę wracał. Ale jak będzie szybciej przez jantar i przez dzicz, czy przez radę i magazyny wojskowe? Ogólnie na radarze mamy jeszcze tutaj gdzieś coś z tymi naukowcami, nie? Właśnie, fleszka Ary. Do lasu na radarze. Musi się włączyć w każdym momencie. Uczeni raz na magazynach gdzieś. Dobra, a zobaczmy, czy coś takiego mamy. W ogóle za to zadanie. W ogóle what the fuck, nie ma jeszcze złotej rybki dla tego. Dla naszego kompana. Boże, dla Kostki. No nie mogę dorwać, no. Zobaczę, gdzie my tego questa dostawaliśmy. Wiesz co, ja kupiłem, to tak dawno czytałem, mam na półce te książki, ale już ja nie pamiętam, co w której było. Naprawdę chyba jeszcze do nich wrócę raz. Może jakaś rozwiązyka się pojawi, zobaczymy. Dobra, na kordonie jakie tu mam zadania. Soldata. No, o, historia soldata dość przyjemna. Fajnie się to czytało. Jakaś soldat, okej. Okay. No ja tak musiałbym sobie przypomnieć. A ciekawe, co tam w uniwersum surwarium książkowym się dzieje, bo w sumie dawno tak. Nie wnikałem się, masz flex. Wiet. O, Jungs. Ty męczyłeś Soliankę? Mogę powiedzieć? Jedną rzecz. Bo teraz przeglądam akurat na szybko poradnik, ale. No. Aha. Faktycznie. Łzy. A, dobra, ty grałeś o P2, także tutaj nie poratujesz raczej. Ale warto było zapytać. A nuż widelec coś się uda, wykałaczka. Nie, bo tak się zastanawiałem w sumie na Agropromie, nie znalazłem dezertera tam, wiesz, w tym baraku, nie? Na bagnie. I w sumie się zastanawiam, czy to przypał. Ej, no Krzysu, nie obrażaj mnie, a ja to co? Ja, czy teraz te drzwi się otworzą? Chciałbym w sumie skrótem sobie wyjść. I puk, i co, i gówno. Biec naokoło. A już się cieszyłem, że może sobie jakoś tą trasę skrócę. Od razu obejrzę tutaj wszystko, bo może jakieś skrzyneczki będą. Które przeoczyłem, bo w tych skrzynkach czasami tu się artefakty pojawiają.
O nie, Krzysztof, tutaj nie zaczynaj, że tak powiem, batalii, kiedyś było gorąco. Ale teraz jest już dobrze, jak na razie. Bo ja się w tym temacie nie wypowiadam, bo ja korzystam z obu forów w sumie głównie jako tutaj pomoc, aczkolwiek no, jestem związany z Stalker Team, ale i z pomocy konkurencyjnego. Nie wiem, czy to można nazwać konkurencyjnym forum, ale to jest temat, którego nie chcę ruszać, bo można czasami o słowo za dużo powiedzieć. Kamarki prawdy, a co to za modziwo? Nie przypomina mi się żadne z jakichś takich uczniejszych. Może ten hak, myślałem, że to jakiś taki glut. I jak oni się tu ponownie zrespią, to wyjdę z siebie. Junks, jak mi zapłacisz za reklamy, to zagram. No okej. O, i crash. Widzisz? Wszystko twoja wina. Patrz, niespodzianka, tak. Wyślij tego crasha do Microsoftu. Na pewno nam pomoże. No zaraz tutaj wjeżdża Bill Gates. No i co, kolego? Stalker nie działa. Masz tutaj wersję recenzenską Stalkera 2. No. Na. Pomarzyć można. Jungs, na przyjemności po programie. Nie wiem. Dzisiaj chyba dzisiaj źle czuję, jakaś gorączka czy coś. No, w sumie łeb rozpalony. Niewidzialni panowie. Lubię takich. No dobra, stamtąd próbuję, tam gdzieś się zrespił. Link do moda, dobra, Jakub przejrzę później, bo niestety YouTube blokuje modę, a nie chce minimalizować gry. Co jest? On mnie zabiło. No, panowie, bijemy rekordy. Skąd? Któryś z tych cymbałów będzie miał tego skata?
Czyli na próżno szukać. Przynajmniej dobrze zwłoki są zaznaczone. Kurde, ilu ich tu jeszcze? Dobra. Scat challenge zrobiony. Ale ich tu wyłazi. Czy za głośno? Dźwięk się wyłączył? Nie gadaj. Nie, no jest. Coś się zesrało. I nikt nie powiedział. Serio? Nikt nie powiedział przez ten cały czas? Bo tu prawnie było. Jungs, dobrze prawisz. Można by zapisać sobie. Serio, ja właśnie zrobiłem coś, czego się nie powinno robić. Czyli w sumie nie mam tego kombinezonu jednak. Ja pierdzie, co za debil ze mnie. Nie zapisałem. No nie, no wierzyć mi się nie chce. Zapisz. I jeszcze raz zapiszę. 98. I teraz na pewno mam skata. Wow. Tylko coś piardło. Jakiś wytłumiony karabin. Ale ich tu się respi, nie? Może, że tak powiem, nałowić. Mam tego niewidzialnego delikwenta jeszcze chcę sobie ściągnąć. Ma jakiego... jakiego ma bizona już. 300, panie, może z 500 miałem? Czego 300? A, zapisu. Jeszcze czas. Kurde, ale ich tu wylazło. Schowałem się w tym wagonie, bo ten jest pieprzem, stąd nie wracam. Patrzę, że ich tutaj jakoś się okłóciło, nie? I drugi skat 10, jak uziła. Dobra, zaraz, po co ja targam ten egzoszkielet najemniku? Proszę bardzo. Ja mam już lepsze wyposażenie. Dobra, spindalamy. Naznaczony, ty żyjesz? Ekstra. Udało ci się wyłączyć mózgozwęglacz. Jak się wieści rozniosły, to wszyscy oszaleli. Kto mógł, ten od razu rzucał się do centrum zony. Samotni stalkerzy, wolność, powinność, nawet najemnicy.
Pierwszy, który się przedrze, zgarnia całą pulę. Spełniacz życzeń, kopalnia artefaktów i Bóg wie co jeszcze. Idziemy na Prypeć? Pośpiesz się, jeśli spełniacz rzeczywiście jest w sarkofagu w elektrowni. Jungs, teraz na Prypeć lecisz? Tego, kto tam pierwszy dotrze. W tej chwili przed Prypecią zbiera się grupa weteranów. Jak się sprężysz, to możesz do nich dołączyć. Może ja sobie poczekam. Się nie spieszy. Ach, ty żyjop! No to szkielet się różni. Dobra. Mój ma ten. Boże. Noctowizor. Ale mi to grupa weteranów? Спасибо, вытащил. О, застрелишь его. Uź właśnie, nie będę z wami bawił.